Dzień dobry wszystkim, witam bardzo, bardzo serdecznie. W swojej pracy instruktora do spraw muzycznych, animatora kultury i sztuki, muzyka instrumentalisty, prowadząc zajęcia z dziećmi, z młodzieżą, z taką starszą młodzieżą, jak to bardzo często o sobie mówią dorośli, co jakiś czas mam do czynienia z sytuacją, że przychodzicie do mnie z różnymi problemami z zakresu teorii muzyki, nauki o muzyce, kształcenia słuchu, czasami literatury muzycznej, harmonii. W tym cyklu filmów chciałbym Wam przybliżyć właśnie pewne problemy, z jakimi się do mnie zgłaszacie. A ponieważ z natury jestem człowiekiem dość wesołym i pogodnym, chciałbym, przynajmniej mam taką nadzieję, że te filmy również będą takie pogodne, wesołe i na luzie. Ja jestem Wojtek i zapraszam Państwa na pierwszy odcinek z cyklu Teoria muzyki na luzie według Sety. Zmiana scenerii, zmiana otoczenia, zmiana wszystkiego. Zanim zaczniemy mówić o muzyce, to na początku należałoby wspomnieć, co to jest dźwięk, o jego cechach, o jego rodzajach, gdyż jakby na to nie spojrzeć, muzyka w pierwszej kolejności posługuje się właśnie dźwiękiem. Ileż to razy zdarza nam się taka sytuacja, że mówimy jakieś słowo, jakieś hasło i generalnie wiemy, o co nam chodzi, co mamy na myśli. Jednak, gdy przyjdzie nam wytłumaczyć, czym jest to, o czym mówimy, wtedy zaczynają się problemy, gdyż nie umiemy ubrać tego w odpowiednie słowa. Tak więc zaczynamy od początku. Dźwięk. Jak podają słowniki czy encyklopedie, tutaj muszę posłużyć się ściągą, żeby nic nie przekręcić. Dźwięk to wrażenie słuchowe spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym. Ośrodek sprężysty, z którym najczęściej mamy do czynienia, to jest otaczające nas powietrze. Czasami pytacie, no dobrze, a czy pod wodą słychać? Owszem, słychać. Co prawda nasze ucho nie jest przystosowane do pracy w tak gęstym środowisku jak woda, niemniej jednak słychać. Co ciekawe, w wodzie dźwięk rozchodzi się lepiej niż w powietrzu. Dla porównania, oczywiście w zależności od temperatury, od wilgotności powietrza, od ciśnienia atmosferycznego, prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu wynosi około 330 metrów na sekundę. Natomiast w wodzie ta prędkość wynosi około 1450 metrów na sekundę. Czyli jak nie trudno policzyć, jakieś 4,5 raza szybciej. Czyli tak, pod wodą jak najbardziej się rozchodzi. Drugie pytanie, z którym często się do mnie zgłaszacie, to jest, czy są dźwięki, których nie słyszymy? Tak, jak najbardziej. Zakładamy oczywiście sytuację, w której z naszym słuchem jest wszystko w porządku. Są takie dźwięki. Może to być spowodowane sytuacją taką, że źródło dźwięku jest od nas zbyt daleko. Czyli ta fala, która do nas dociera, to w zasadzie ona się już wypłaszcza, dlatego tego dźwięku my już nie usłyszymy. Drugą taką sytuacją jest częstotliwość, czyli jak szybko ta fala drga. Jeżeli ona będzie drgać zbyt wolno, czyli będzie poniżej progu naszej słyszalności, nie będziemy go słyszeć. Podobnie rzecz ma się z dźwiękiem, który drga zbyt szybko, czyli będzie powyżej progu naszej słyszalności. Te dźwięki, które drgają zbyt wolno, nazywamy infradźwiękami bądź poddźwiękami, natomiast te dźwięki drgające zbyt szybko są to ultradźwięki bądź naddźwięki.
Po takim dość przydługim wstępie myślę, że możemy przejść do następnego zagadnienia, czyli cechy dźwięku. Cechy dźwięku. To rzeczywiście może brzmieć troszkę tajemniczo. Ale zapewniam, że nie jest to tajemnicze, nie jest to żadna tajemnica. Mało tego, my z tymi cechami spotykamy się za każdym razem, kiedy słyszymy jakiś dźwięk. Może, gdybyśmy postawili pytanie nie jakie są cechy dźwięku, tylko czym dwa dźwięki mogą się od siebie różnić, mogłoby się okazać, że będzie łatwiej. Dobra, skłamałem. Wiem, że byłoby łatwiej. Wiem z tego względu, że ile ktoś z nami rozmawiam i właśnie pytam, jakie są cechy dźwięku, generalnie mało kto z Was wie, o co chodzi. Natomiast gdy zada się pytanie, czym dwa dźwięki mogą się od siebie różnić, no to wtedy zaczynacie szukać, kombinować, wymieniać, porównywać, i okazuje się, że wymieniacie właśnie te cechy dźwięku. Są cztery cechy dźwięku. Za chwilkę, tak pokrótce, chcę każdą z nich z osobna omówić i od razu zaznaczam jedną rzecz. To nie są żadne wyścigi. Tu nie ma takiej sytuacji, że jeżeli jakaś cecha zostaje wymieniona jako pierwsza, to ona jest ważniejsza niż ta druga. Ta druga jest mniej ważna niż pierwsza, ale lepsza niż trzecia. Trzecia jest gorsza niż druga, jeszcze gorsza niż pierwsza, ale lepsza niż czwarta, a czwarta to jest w ogóle do kitu, bo jest poza podium. Nie, nic z tych rzeczy. Każda z nich jest tak samo ważna, każda z nich mówi o czymś innym, mało tego. Jeżeli w jakiegoś dźwięku wyrzucilibyśmy, wymazali jakąś cechę, jedną, okazałoby się w znakomitej większości przypadków, że my tego dźwięku po prostu nie mamy. Tak więc zaczynamy. Cecha pierwsza. Musiałem zmienić kamerę i mikrofon sobie przypiąć. Załóżmy sytuację taką. Pierwszy dźwięk mamy taki, drugi dźwięk mamy taki. Na pytanie, czym one się różnią, wielu z Was odpowie, że pierwszy z nich był gruby, a drugi z nich był chudy, czy tam cienki, czy tam szczupły. No i w zasadzie w tym momencie moglibyśmy skończyć. W zasadzie. Oczywiście nie nazwiemy tego, że był gruby, tego, że był chudy, czy tam cienki, czyli nie różnią się grubością, chudością, szczupłością, tylko różnią się wysokością. Pierwszy z nich był niższy, drugi z nich był wyższy. Przy okazji zachęcam do określania tej różnicy w sposób wyższy, niższy, czy tam niższy, wyższy, a nie niski, czy tam wysoki. Za chwilkę powiem dlaczego. Te dźwięki, które zagrałem, one są w takiej dość dużej odległości. Jeżeli je zacznę przybliżać i jeszcze troszkę, i jeszcze troszkę, i jeszcze trochę, i jeszcze trochę, i tak blisko, blisko, bliziuteńko, że bliżej się już nie da. Albo tu, za każdym razem jeden z nich był niższy, drugi z nich był wyższy. Czyli różniły się wysokością. I to jest ta nasza pierwsza cecha. Wysokość. A dlaczego mówiłem, żeby określać raczej niższy, wyższy, a nie niski, wysoki? No bo na przykład mamy taką sytuację. Jeden jest taki. On dla nas sam w sobie jest niski. Ale jeżeli drugi będzie taki, no to nagle okaże się, że ten pierwszy, który dla nas był niski, jest wyższy niż ten drugi, bo ten drugi jest niższy, czyli ten pierwszy stał się wysoki, bo ten drugi jest niższy.
No, wysoki się raczej nie stał, ale na pewno jest wyższy niż ten. Analogicznie rzecz ma się z drugiej strony klawiatury. Jeden taki, on dla nas jest wysoki, ale drugi będzie jeszcze wyższy. Czyli ten wysoki, ten jeszcze wyższy, no, czyli ten pierwszy jest niższy od tego drugiego. Czyli niższy i wyższy. I właśnie dlatego mówić niższy, wyższy, a nie niski, wysoki. Wcześniej mówiłem wam, że dźwięk to taka fala. I teraz chciałem wam pokazać takie tablice. Uwaga, tablica pierwsza. Co my widzimy na tablicy pierwszej? Na tablicy pierwszej widzimy sobie na czerwono zaznaczoną falę. Takim odcinkiem mamy zaznaczone wierzchołki, to u dołu. I tu widzimy, że odległość między jednym wierzchołkiem a drugim wierzchołkiem jest dość duża. Na tablicy drugiej widzimy taką sytuację. Odległości między wierzchołkami są już mniejsze, są dużo mniejsze. W związku z tym, jak my mamy to rozumieć? No, mamy rozumieć to w ten sposób, że ta tablica pierwsza przedstawia falę, która ma małą częstotliwość. Mała częstotliwość to będzie tutaj. One będą tak sobie dość powoli. Natomiast tablica druga pokazuje falę, która drga dużo szybciej, czyli to będzie tu. Tutaj wolniej, mała częstotliwość, niższy dźwięk, tutaj szybciej, większa częstotliwość, wyższy dźwięk. I takie jeszcze porównanie jednej i drugiej fali. I myślę, że w tym momencie możemy zakończyć omawianie cechy pierwszej, czyli wysokości dźwięku. Cecha druga. Żeby omówić cechę drugą, musiałem zmienić inną cechę dźwięku, o której będę mówił później. A teraz mamy coś takiego. Dźwięk pierwszy. Dźwięk drugi. Czym się różniły? Długością. Cecha druga, długość dźwięku. Jeden dłuższy w porównaniu z krótszym. I tak samo jak w przypadku wysokości zachęcam do określania dłuższy, krótszy, a nie długi, krótki. Ale to już wedle uznania. Kolejna cecha. Mamy taką sytuację. Dźwięk pierwszy. Dźwięk drugi. Pierwszy. Drugi. Pierwszy. Drugi. Pierwszy. Drugi. Pierwszy. Drugi. No myślę, że tutaj nie ma się co dłużej rozwodzić. Jeden taki, drugi taki. Nawet nie wiem, czy go było słychać. Pierwszy głośniejszy w stosunku do drugiego. I tutaj, podobnie jak w przypadku wysokości i w przypadku długości, również zachęcam do określeń typu głośniejszy, cichszy, niż głośny, cichy. Myślę, że domyślacie się dlaczego. Tu przy okazji głośności chciałbym się jeszcze na chwileczkę zatrzymać i coś wam pokazać. Tablica pierwsza. Na tablicy pierwszej co widzimy? No na tablicy pierwszej no to już wiemy, że widzimy falę, ale teraz ta strzałeczka, która przedtem była w poziomie, teraz jest ustawiona w pionie. I powiedzmy sobie tak, nie za dużo się ta fala wychyla. Mamy napisane cichy dźwięk, mała amplituda.
Obok czegoś takiego mamy głośny dźwięk, duża amplituda. No, widzimy, że ta fala tu w tym przypadku sięga dużo wyżej i dużo niżej. Czyli jeszcze raz, mały dźwięk, mała amplituda, przepraszam, cichy dźwięk, mała amplituda, głośny dźwięk, duża amplituda i na koniec pokazanie sobie tak, jak te dwie amplitudy, czyli te wychylenia w pionie wyglądają. No i myślę, że w tym momencie możemy skończyć temat głośności dźwięku. Cecha czwarta. Jeżeli w przypadku wysokości dźwięku, długości dźwięku, głośności dźwięku nie było większych problemów z tym, żeby je w jakiś sposób scharakteryzować, tak w przypadku tej czwartej cechy może taki problem wystąpić. Dlaczego? Dlatego, że tamte były stosunkowo proste do wytłumaczenia, natomiast czwarta cecha jest rzeczą taką dość skomplikowaną. Coś wam przeczytam. Tutaj nazwa tej cechy zależy od ilości, rodzaju i natężenia tonów składowych, ponieważ związana jest ze spektrum harmonicznym. No i pojawia nam się bardzo dużo nowych i trudnych słów. A ja coś wam teraz puszczę. Posłuchajmy czegoś takiego. A teraz coś takiego. I jeszcze takie. I jeszcze takie. I na koniec jeszcze takie. No, wystarczy. Dziękuję. I teraz co? No, słyszeliśmy w pierwszej kolejności, najwięcej słyszeliśmy odgłosów, jakie wydają z siebie różne zwierzęta. Pojawił nam się tam pies na przykład. No to no nikt nam nie powie, że ten pies co szczekał, to nie szczekał pies, tylko tam ta kura gdakała albo tam kanarek sobie śpiewał czy ćwierkał. Mało tego, powiemy, że to było takie dość duże psisko. Z tego co wydaje mi się, to jakiś taki owczarek niemiecki na przykład, a nie jakiś taki mały ratlerek. Jeżeli ktoś za nami rozbije szybę, stłucze szybę, to my bez patrzenia będziemy wiedzieć, że to właśnie w tym momencie rozbiła się szyba. Oczywiście większość z nas pewnie oglądnie się, ale to z ciekawości. Kto rozbił, gdzie się rozbiło, co się rozbiło i dlaczego, jako taka ciekawostka. Natomiast w momencie oglądania się, my już będziemy wiedzieli, że to się właśnie rozbiła szyba. Ta cecha to się nazywa barwa. Barwa dźwięku bądź tembr. Jeżeli mamy sytuację taką, że dwie osoby, które znamy, warunek, musimy je znać. Dwie osoby, które znamy, rozmawiają z tyłu, za nami, za plecami, to my będziemy wiedzieć, która osoba w którym momencie mówi. Dlatego, że mają różne barwy dźwięku. I tak jak mówiłem, rozbitej szyby nie pomylicie ze szczekaniem psa czy gdakaniem kury. No więc tak, podsumujmy sobie. Jeżeli chodzi o cechy dźwięku, to wyróżniamy cztery cechy dźwięku. Niektórzy podają trzy, ale umówmy się, że są cztery. Wysokość to jest ta częstotliwość, ta fala, jak sobie powoli, to dźwięk będzie niższy, a jak sobie szybciej, to będzie dźwięk wyższy. Długość, czyli czas trwania, no to wiadomo, czas trwania, czyli dłuższy dźwięk, krótszy dźwięk, długi, krótki. Głośność. Głośność to pamiętamy, to jak ta fala się będzie mało wychylać, to będzie dźwięk cichszy, a jak się będzie więcej wychylać, to się amplituda nazywa, jakby kto pytał albo zapomniał, to wtedy będzie dźwięk głośniejszy. Mała amplituda, czyli mały, cichy dźwięk, a duża amplituda będzie dźwięk głośniejszy. I czwarta cecha, barwa. I to by było tyle, jeżeli chodzi o cechy. To teraz na koniec jeszcze wam chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. W muzyce rozróżniamy dwa rodzaje dźwięku. Dźwięki o określonej wysokości
i dźwięki o nieokreślonej wysokości. Umówmy się w ten sposób, że te dźwięki o określonej wysokości będziemy mówili w skrócie określone, a o nieokreślonej wysokości będziemy mówili nieokreślone. I teraz na czym polega? I tutaj znowu też można byłoby na ten temat książki wielkie, opasłe tomiska pisać, czym się to różni. Mnie kiedyś powiedziano w ten sposób. Słuchaj, jeżeli jakiś dźwięk możemy zapisać na pięciolinii w określonym kluczu, o pięciolinii i kluczach będziemy mówili w następnych odcinkach, mam nadzieję. Tak więc, jeżeli taki dźwięk możemy zapisać na tejże pięciolinii w jakimś tam kluczu jako nutę położoną gdzieś tam, to będą to dźwięki o określonej wysokości. Natomiast jeżeli się tego nie da zapisać w ten sposób, to będą to dźwięki o nieokreślonej wysokości. Kilka przykładów. Jeżeli instrument, wyłączając większość instrumentów z grupy instrumentów perkusyjnych, czyli pozostają nam instrumenty strunowe i instrumenty dęte. Jeżeli instrument, dany instrument z grupy podstawowej, strunowej bądź dętej wykorzystujemy zgodnie z przeznaczeniem, czyli na przykład nie tłuczemy się po gitarze, tylko szarpiemy struny odpowiednio nastrojone w taki sposób, w jakim powinniśmy to robić, to będą to dźwięki o określonej wysokości. Jeżeli ktoś gra na skrzypcach normalnie smyczkiem po strunach, będą to dźwięki o określonej wysokości. Na trąbce tak samo i tak dalej, i tak dalej. I tych przykładów można mnożyć. Mowa ludzka zasadniczo to są dźwięki o nieokreślonej wysokości. My generalnie możemy powiedzieć tylko, że ktoś mówi na przykład niżej, bo ma niższy głos, albo na przykład mówi wyżej, bo ma głos wyższy. Ale konkretnie jakie to są dźwięki, to już nam będzie gorzej. W momencie, kiedy zatrzymamy się na pewnym dźwięku i zaczniemy go mówić w ten sposób, że tak on wygląda, a nie inaczej, no to wtedy już słyszymy, że ta wysokość jakaś konkretna się zrobiła. W związku z tym będzie to już dla nas dźwięk określony. Ale jeżeli będziemy mówili w ten sposób, jak mówię to teraz, będą to dźwięki o nieokreślonej wysokości. Ale jeżeli powiem w ten sposób, hej, to będą to już dźwięki o określonej wysokości. Wszelkiego rodzaju stukania, plaskania, uderzania, nie wiem, pociąganie nosem. Tutaj mam taki parking za oknem, ale jak na złość, jak potrzebuję, żeby mi jakieś auto podjechało albo ktoś na motorze i go przegazował, to teraz nie. Przedtem tak, kilka dubli musiałem robić, żeby nie powiedzieć kilkanaście, bo mi ktoś podjechał, a w tym momencie nie chcą. Ale o co chodzi? Bo to by też były dźwięki o nieokreślonej wysokości. Przy okazji byśmy jeszcze usłyszeli to, że podjechał motor na przykład, mimo że byśmy go nie widzieli, czyli ta barwa. Jeżeli zaczniemy się przesuwać. Tu mam krzesło takie. Krzesło mam, przesunę krzesło. Słychać, jak przesuwam krzesło. Mikrofon bym zgubił. Przesuwam krzesło. Jedzie krzesło. Myślę, że ładnie to było słychać. To są dźwięki o nieokreślonej wysokości. I to chyba tyle na ten odcinek. Jak mi się coś jeszcze przypomni, to dogram. W takim razie ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. I mam nadzieję do następnego odcinka. Do widzenia, cześć. Tak w sumie to jeszcze powinienem powiedzieć, że w pionie to jest tu, a w poziomie to jest tu, żebyście nie mylili pionu z poziomem. No i to chyba byłoby na tyle. Aha, mikrofonu sobie nie włączyłem. Dobra, jedziemy jeszcze raz.
Ale w sumie to nie wiem, czy ja mam o tym mówić, czy mam o tym nie mówić, bo... No bo tak to by to z godzinę znowu trwało, a przecież chyba nie o to chodzi. No. Dobra, powiem przy okazji następnego odcinka. Jedziemy dalej.